zależy, jak kto interpretuje tego typu konkursy, bo są wiadomo różnie, ale myślę, że to jest też fajne. No, miałem styczność z estradą, z show biznesem, więc to też może czegoś nauczyć. Myślę, że nie dopisało mnie to, więc czemu nie. A jak dzisiaj twoje podejście do tego konkursu? Gdybyś miał się zdecydować ponownie, zrobiłbyś to? Znaczy wiesz, na tym etapie, w którym startowałem, myślę, że to był strzał w dziesiątkę. To się zadziało z przypadku, ale generalnie uważam, że to była odskocznia trampolina. Dzień dzisiejszy, jak już wiem, jak to wygląda, z czym to się je, więc no... Myślę, że w tamtym momencie jak najbardziej, bo wiem, co później mnie spotkało, ale dzisiaj wiem, z czym to się je, mnie to w ogóle już nie jara, więc wiadomo, no fajny konkurs, fajne przeżycia, ale wszystko się zmienia, ewoluuje, tak i u mnie. Ale to jakie były największe minusy? Proszę? Największe minusy. Największe minusy to chyba to, że trochę takimi byliśmy małpkami, że tak powiem, w cyrku, gdzie troszeczkę, wiadomo, z naszej niewiedzy postępowano z nami różnie, więc no, po prostu byliśmy małpkami, które zostały, że tak powiem, no, wykorzystane do zrobienia show. Komuś się udało coś dalej przekuć, super, no, ale część się rozjechała do swoich domów, zostały znajomości po dziś dzień. To jest piękne w tym wszystkim, że poznaliśmy się do dnia dzisiejszego się utrzymuje kontakt, to jest na lata, myślę, a ogólnie konkurs, wiadomo, show, gasną reflektory, gasną światła, wszystko się rozmywa, nie ma... Wiele, no. Mi się udało wygrać. Jestem tutaj dzisiaj i jestem szczęśliwy. Ale często bywało tak, że musieliście robić coś, czego nie chcieliście? Znaczy, no bez przesady, no każdy wiedział, z czym to się je, wiedział, że czekają nas występy, czeka nas przedsięwzięcie na dużą skalę, więc no ja byłem tu gotów. Trochę byłem przerażony, bo byłem bardzo młody wygrywając, jednak no... Później, w późniejszym czasie, z perspektywy czasu wiem, że tacy chłopacy, którzy są doświadczeni show biznesowo, przyjeżdżają z chęcią zwycięstwa, a tak naprawdę no, też nie wiedzą, że po części są, tak mówię, małpkami na estradzie, w cyrku. A teraz śledzisz ten konkurs, czy już nie? Odciąłem się totalnie, wydałem nawet oświadczenie, którym napisałem, że zaprzestaję jakichkolwiek w ogóle obserwacji tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to też dobry moment był, bo nie, jakby no, wypłynąłem na tym, szanuję ten konkurs, wiem, że dał mi bardzo dużo, ale no, trzeba iść dalej, no, nie będę przecież siedział w tym Bóg wie ile, no, to nie był ten konkurs moją fascynacją, udało się w nim wygrać, fajnie, ale generalnie no, to na dłuższą metę, no, jakby to nic nie wnosi do mojego życia, no, mnie to nie jara, no wiadomo, fajnie było przyjść po scenie, spróbować czegoś nowego, poznać ten świat, no ale no, życie toczy się dalej, nowe zajawki, nowe pasje, udało się trochę rozwinąć skrzydła i z tego powodu się cieszę i jest okej.